Niczego nie ma czego plądrować. No teraz to...
Co się dzieje? No, teraz to mnie wkurzyłem! To rzeczywiście prawda. Żadna wielka sprawa. To tylko plotki. W końcu to była jego decyzja. Ci przecież nic nowego. Trzymam się od tego z daleka. Nie wiadomo już, komu można ufać. Trzymam się od tego z daleka. Czy coś się w końcu zmieni?
Nikt nie chce tego słuchać. To rzeczywiście prawda. Czy coś się w końcu zmieni? Nie można na tym polegać. Oczywiście! To mnie wcale nie dziwi. On myśli, że to takie łatwe. To tylko plotki. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Dużo by mnie to kosztowało. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nie można na tym polegać. To rzeczywiście prawda. Trzymam się od tego z daleka. Myślisz, że ja mam lepiej? Trzeba po prostu słuchać. Czy coś się w końcu zmieni? Dużo by mnie to kosztowało. To mnie wcale nie dziwi. Nie wiem, ty mi powiedz. To było oczywiste. On myśli, że to takie łatwe. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nikt nie chce tego słuchać. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Daj spokój, nie opowiadaj mi tego takich mówić. Rzeczy. Zawsze to powtarzam. Trudno mi w to uwierzyć. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Hej, ty! Co do tych... Tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Szajce przewodzi niejaki Dexter i to on odpowiada za porwania. Pamiętam Dextera z kolonii karnej. Pracował wtedy dla innego magnata, Gomeza. On ciebie też z pewnością zapamiętał. Miej się na baczności. Chyba jesteś na dobrym tropie. Oby tak dalej. Dużo by mnie to kosztowało. Słyszę o tym po raz pierwszy. Ale gniew. Zawsze to powtarzałam. Nikt nie chcę tego słuchać. Słyszałam co innego. Gdybym sama tego nie widziała. Nikomu przyszło nam życie w niedobrych czasach.
Trzymam się od tego z daleka. Nie wiem, co cię tu przygnało, ale lepiej zapomnij o tym i ruszaj w dalszą drogę. Hej, prostaku! Zgubiłeś się? Wracaj lepiej na pole doglądać swojej brukwi! Hej, ciągle tu jesteś? Damy ci szansę, przybyszu. Wynoś się stąd, albo zginiesz. Kim jesteś? Rozerwę cię na kawałki! Wędrownymi błaznami? Sam tego chciałeś. Wciąż będę się śmiał, kiedy ty będziesz leżał z gębą w błocie. Engardo, zaczynamy! Ty łap wieśniaka, ja zajmę się tym pajacem. Zasłużyłeś na to, gnido! Dzięki Inosowi. Myślałem, że mój czas dobiegł końca. Nazywam się Akil. Uprawiam ten skromny skrawek ziemi. Kim byli ci ludzie? To byli najemnicy z gospodarstwa Onara. Ci dranie znają się tylko na grabieżach i mordach. Bałem się najgorszego. Cóż, dzięki Inosowi, że do tego nie doszło. Powiedz mi, co mogę dla ciebie zrobić? Nic. Pod warunkiem, że wszystko jest w porządku. Jesteś wyjątkowym człowiekiem. Niech cię Inos ma w swojej opiece. Słyszałeś coś o zaginionych mieszkańcach miasta? A to paradne. Czy słyszałem? Kilku moich parobków też gdzieś przepadło. Choćby Tonak i Tabor, którzy pracowali na polu. 3 dni temu przepadli jak kamień w wodę. Wiem, że nie opuściliby farmy bez słowa. W końcu nie trzymałem ich tu siłą. Po prostu zniknęli i co gorsza, nikt nie potrafi powiedzieć, co się z nimi stało. Jeśli ich spotkasz, dasz mi znać, dobra? Czego chcieli od ciebie ci najemnicy? Nie wiesz? Wynajął ich zarządca Onar. Bronią jego gospodarstwa i zbierają dla niego czynsz. To znaczy, chodzą od domu do domu i zabierają, co chcą. A kto nie może zapłacić, poznaje smak stali. Znasz może trochę okolice? Jasne. Co chcesz wiedzieć? Co jest w lasach za twoim gospodarstwem? Tam jest pełno potworów, a wilki nie są z nich najgroźniejsze. Podobno gdzieś tam, w pieczarach, ukrywają się też bandyci, ale jak na razie zostawiają moje gospodarstwo w spokoju. Gdzie znajdę gospodarstwo? Cofnij! Tak. Co to za gospoda ta na wschodzie? Zapytaj Randolfa. On wie na ten temat więcej. Był tam kilka razy. Muszę już iść. Powodzenia. Naprawdę chciałbym zrobić dla ciebie coś więcej. Przecież okropne. To przecież okropne. Skąd ty to znowu masz?
Hej, ty! Co tak? Powiem ci, co czego się do... Niestety... Dziękuję, zaraz. Hej. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos jeszcze się zasłuży. A będzie jeszcze gorzej. Niczego jej już nie powiem. Daj spokój. Słyszałem z nią. No tylko gadasz. Hej, ty! Teraz każdy już co? Wie. Niczego jej już nie powiem. Powiedziałem dokładnie to samo. Nie wiadomo już, komu można ufać. To przecież oczywiste. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Ta, obiło mi się o uszy. Nie wiem jednak, czy to prawda. Rozejrzyj się po okolicy. Chciałbyś tu spędzić całe życie? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Naprawdę. Hej, ty! Znasz może człowieka z przepaską na oku? Znam wielu takich ludzi. To człowiek z Korinis, który chyba znacie całkiem nieźle. Niemożliwe. Nie znam żadnych szczurów lądowych. Ale... Daj mi spokój. Nie obchodzi mnie to. Dokąd? Już mówiłem.
przecież okropny. Nikomu tego nie słyszałam co innego. Mój mąż uważa inaczej. Każdy już się nie mówi. Nie mów. Daj spokój. Coś musi pracować. Powiedz, nie musisz co nieco. Kim z tego? Co tak? Powiem ci, z czego się nie stało. Nic o tym nie wiem. Czemu nikt mnie nie słucha? A ten znowu... Nie mów, że o tym nie wiesz. Mam... Wilcza... Dobra robota! Nic o tym nie wiem. Trudno mi w to uwierzyć. Sam by na to nie wpadł. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. To rzeczywiście.